Siema, witam was w czwartym odcinku z FIFA Ultimate Team. Dzisiaj troszkę nietypowo, na początku szybkie wyjaśnienie, dlaczego nie było prawie tydzień odcinków. Po pierwsze padła Avermedia, ale to był powód ostatnich dni. Wcześniej typowo nie było możliwości nawet czy to nagrywać, czy to streamować i tak dalej. Natomiast regularność na pewno nie przepadnie, na pewno jakieś tutaj wskazówki będą. Tak więc myślę, że zasięgi również jakoś nie spadną przez te kilka dni przerwy. Zapraszam więc do każdego zostawienia subskrypcji, zostawienia lajka i komentarza. Myślę, że to jakoś to podziała. A ja dzisiaj z wami porozmawiam, jak minął mi ten tydzień oraz jak widzę kolejny tydzień, jeśli chodzi o FIFA. Jeśli chodzi o mój transfer profit, to przy tej ilości czasu, który poświęcałem na handel, czyli biorąc pod uwagę, powiedzmy sobie, nie poniedziałek, ale tak zeszły tydzień od środy, od wtorku do piątku, było to naprawdę mało, tak naprawdę od wtorku do poniedziałku, mój zysk na rynku klasyfikuje się w ten sposób. 2 miliony i 300 tysięcy, jeśli chodzi o transfer profit. Natomiast od niedzieli jest troszkę lepiej, ponieważ zrobiłem 655 tysięcy, typowo flipując, o czym odcinek pewnie macie na kanale u mnie z rok temu, który tłumaczy dokładnie jak i co to działa. Na czym mniej więcej handluję? Po pierwsze, były moje inwestycje, pamiętacie doskonale, one będą teraz wyświetlać się na ekranie. Czy to Militao, czy to Fred, czy to po prostu Rodrigo. Wszystkich oczywiście sprzedałem. Obecnie są wyżej, natomiast kiedy ja sprzedawałem? Sprzedawałem ich w piątek. W piątek, kiedy wychodził pierwszy event Once to Watch, pierwsza drużyna. I wtedy schodzili mniej więcej po tej cenie, do której odbili i którą trzymali. Potencjał ich jak najbardziej było widać. Natomiast jeśli nawet ktoś chciał dalej się bawić w tych widełkowców, dalej bawić się w te nazwiska i opierać się wokół nich, to mógł tak naprawdę ich odkupić na piątkowym wysypie taniej i sprzedać. To jest jedna z metod. No, każdą rzecz, którą będziecie mieli w ten piątek, możecie kupić taniej i sprzedać. Tutaj nie ma żadnej filozofii. Tak to po prostu działa. Tak działa ten rynek. Pozytywnie zaskoczony, jeśli mam kogoś tutaj wyróżnić, jestem Fredem. Fred bardzo, a to bardzo ładnie również odbił. Myślałem, że może troszkę niżej się kręcić, jego widełki początkowe były sporo niższe, natomiast te 32 tysiące Fred sobie lata. W grze również jest fajny, ponieważ używam go w swoim składzie. Tak więc nadrabiamy zaległości, jak będzie teraz na bieżąco, będzie nam prościej to wszystko omawiać. Sprzedałem widełkowców. Wyszedłem na nich na dobry plus, no nie można powiedzieć, że nie. Powiedzmy, że te razy 1.8 to co włożyłem, czyli pewnie byłem już gotówkowo, z milion miałem gotowy jak nic. Bez składu oczywiście, milion gotowy jak nic. Co dalej? Po sprzedaniu widełkowców wczoraj i tak naprawdę od niedzieli, mylą mi się dni, dzisiaj mamy środę, ruszyłem na handel kartami, czy to złotymi, tak jak tutaj widzicie, Mares miał dobry styl, Witzel miał dobry styl, czy to po prostu specjalnymi. Tak, handluję specjalnymi, natomiast trzeba zapamiętać kilka spraw. Wtorek, środa to są dni przestoju. Jeśli dzisiaj spróbujecie, możecie się niemiło rozczarować, ponieważ w te dni rynek stoi. Mam troszkę tych kart na sprzedaż, możecie sobie mniej więcej zerknąć, jakie to karty. Tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Ake obróciłem mnóstwo razy i teraz na ekranie, jak mniej więcej, powiedzmy sobie, tutaj już chyba nie ma nic ciekawego, jakieś karty złote, które mi stoją długo, już coraz gorzej na nich idzie. Wiadomo, złapie się dobre nazwisko, złapie się wszystko spoko, to oni zejdą. Będzie trochę gorzej, to trochę inaczej. Czemu jestem spokojny o te karty? Stoi mi troszkę karty z tego Team of the Week, z tego z tych Once to Watch, oprócz tego powiedzmy Luisa Suareza 3 razy, no to mimo wszystko tych Watkinsów mam bardzo dużo, wziąłem ich, oni spadli. Natomiast myślę, że spokojnie wstaną. Ansu Fatiego jeszcze z poprzedniej też mam. Osimena, Ake. Osimen się nie boję, Ake również się nie boję. Wiem, że jeśli nie, no to w weekend zejdą przy meczu. A tak naprawdę znikają z paczek, więc oni zejdą. Tutaj na ekranie wyświetlą wam się różne screeny, na których flipowałem na tych kartach. Ktoś by może zapytać, słuchaj, jaki zysk na takiej karcie bierzesz? 2000 na jakiejś słabej. Na lepszej 5, 6. Wiadomo, transfer profit nie odzwierciedla dokładnie tego, jak to idzie. Natomiast patrząc, że wczoraj prawie nie szło, bo ten wtorek to zawsze jest martwy, 600 tysięcy w 2 dni po 300 tysięcy, chociażby 200 tysięcy było zysku realnego przy naprawdę małej ilości poświęconego czasu i przy zysku, przy wkładzie, jakim ja wchodziłem, czyli poniżej miliona, milion coś w tym stylu, jak sobie zrobiłem skład, to naprawdę nie można narzekać, jeśli chodzi o ten sposób handlu i o ten sposób po prostu zarabiania. Jeśli chodzi o inwestycje, jakie poczyniłem, z 2 sprzedałem, to tam też trzeba to liczyć. Wszedłem wczoraj, w poniedziałek rano był typowy dołek. Dlatego żałuję, że nie było tych odcinków, bo mimo takich rzeczach starał się powiedzieć, przewidzieć rynek. I dzisiaj również jest, postaram wam troszkę tutaj podpowiedzieć. W
poniedziałek rano był typowy dołek. Jeśli chodzi o poniedziałek rano, typowy dołek. Po nagrodach za Squad Battles, ja nieskromnie mówiąc to przewidziałem. Spodziewałem się pewnie jak większość osób, że ten dołek może dopiero rano nastąpić. Te nagrody za Squad Battles były mocno, mocno oblegane, to trzeba zaznaczyć. Natomiast po prostu no, weźmy też pod uwagę temat taki, że wiele osób wstaje rano i wiele osób otwiera rano. Nikt się na te nagrody na Squad Battles na noc budzikiem nie budzi już. Tam jest mniej okazji często do handlu. Chociaż wiadomo, jak się więcej osób zniechęca, no to ktoś może inny skorzystać. Kupiliśmy Renato Sancheza, chodził po 50 parę tysięcy, więc to jest karta, która świetnie odbiła po 20 tysięcy. Jeśli chodzi o moje, Watkins również. Watkinsa, tego co tam widzicie, tylko on jest ze stylem Watkinsa zwykłego, też kilka kart wziąłem na szybki obrót. To są szybkie obroty w zasadzie flipów. On był po 13 tysięcy, teraz jest po ile? Po 15, jest po 17 już? Widzicie, Watkins w tym momencie jest po 16,750, więc tak naprawdę po 17 tysięcy może zejść. No i po prostu Watkinsa, Kane'a za 75, Kane teraz chodzi w okolicach chyba 90, to trzeba by sprawdzić. Po prostu nie będę tutaj też ostatni zawodnik, którego sprawdzamy i kończymy. Jeszcze tam był na liście Theo Hernandez, natomiast tutaj widzicie mniej więcej po ile chodzi Kane. I tego typu zawodników wziąłem do klubu z tych Team of the Week. Widzę potencjał zmarnowany troszkę w tym, że nie wszedłem dokładnie w One Stwatche. Chociaż naprawdę, tak naprawdę to cały czas w nie wchodziłem, ponieważ cały czas nimi handlowałem, co widzieliście na screenach. Najbardziej do gustu przypadł mi, jeśli chodzi o handel chyba z One Stwatche, to Ake. Bardzo mocno nim obracałem. Z jednym się trochę kopałem, biorąc go w pierwszy dzień, nie zszedł zbyt szybko, więc sprzedałem go po minimalnej. Natomiast dlaczego sposób z flipami w tym roku jest mocny? Ja sobie zdaję sprawę, że jest mało kart specjalnych, ale możecie robić to samo na kartach złotych, możecie robić to samo na ikonach, możecie robić to samo na wszystkim. Dlaczego sposób jest dobry? Słuchajcie, jesteś przykładowym graczem. Wchodzisz sobie na rynek transferowy i chciałbyś kupić sobie Upamecano. No to dobra, wchodzisz na rynek transferowy, patrzysz, a dajmy Kane'a, że chciałbyś kupić. No i patrzysz, wpisujesz 100 tysięcy, no Kane może chodzić za 100 tysięcy. Wchodzisz na rynek, patrzysz, o kurczę, ty, za 92 jest najtańszy. Za 92 jest najtańszy. Patrzcie się, ile to wyświetliło. Ten rynek w tym momencie, nie, 93, tak? Tak, za 93 jest najtańszy. A tutaj z myśliwym za 96, no to biorę. No ten też niby z myśliwym za 93, ale biorę. A w praktyce sytuacja wygląda tak, że za 91 nadal są karty, które wam nie wyświetliło i po prostu na tym się zarabia. W tym roku aplikacja robi takie coś, co się w głowie nie mieści. Natomiast jeśli chodzi o takie typowe porozmawianie o rynku, o którym tutaj też chciałbym porozmawiać, mam nadzieję, że nie zanudzę, spodziewałem się inflacji, naprawdę, spodziewałem się inflacji. Dla mnie osobiście, to jest jakieś teorie mam spiskowe, to co się wydarzyło w piątek między północą a 19 wieczorem, to było nielogiczne. Dlaczego? Ja wiem, dopłynęły karty z tych spaczek graczy, okej, ale po prostu dopłynęło tyle końców, a w ogóle ceny nie poszły w dół. Wyglądało to po prostu tak, jakby jej sterowało rynkiem, co mogliśmy już rok temu widzieć. Może to jakieś teorie spiskowe, może gracze są bardziej świadomi już w większości, w 90% powiedzmy, żeby czekać na tą 19 i dopiero wtedy robić ewentualne zakupy. Natomiast ja uważam, że to nadal było coś bardzo, a to bardzo dziwnego. Lub po prostu leci więcej kart w tej edycji, ale patrząc po moim dropie, gdzie najlepszy traf to Adama Traore, no to nie, to nie. To chyba nie leci więcej w tej edycji, no chyba, że za FIFA Points, ale wiem, że wiele osób również na to narzekało. Pogadajmy na szybko, co będzie. Na pewno dzisiaj wieczorem będzie stream na Twitchu, jeśli ktoś jest zainteresowany, to pierwszy temat. Drugi temat, do piątku, do 19 mamy te obiecujące transfery, które widzicie w paczkach. Czy inwestowałbym w nie? Nie, nie, zdecydowanie nie. Jeśli inwestować, to jeśli ktoś wszedł już, to jest dobrze. Ewentualnie, jakby one spadły z ceny, to pomyślałbym, czy w któregoś nie zainwestować pod mecz sobotni, ale tylko i wyłącznie na zasadzie flipu, w sensie Suarez gra mecz w sobotę, o, był po tyle, spadł trochę, bierzemy Suareza i w sobotę, uwaga, przed meczem, sprzedajemy go bezwzględnie, więc po prostu na takiej zasadzie bym się zastanowił nad nimi, tak samo na takiej zasadzie zastanowiłem się nad nowymi One Stwatchami, przy tych ciężko było to teraz zrobić, bo mecze reprezentacyjne nie są na tyle nahypowane, wiele osób nawet nie wiedziało, nie, że Partey grał mecz, gdzie zaliczył dwie asysty, jego cena podskoczyła. Dlatego po prostu zastanowiłbym się właśnie nad tymi One Stwatchami, zobaczył jakie mecze i ewentualnie w taki sposób próbował na nich handlować. Jeśli chodzi o Team of the Week 2 nie tykajcie, Team of the Week 2 będzie rosnąć, te karty zostają nam tylko i wyłącznie do flipów. Kolejna okazja na inwestycje, o czym powiem, bo odcinki teraz będą częściej, mimo że nie ma Vermedi, to będę się starał w jakiś sposób wam to fajnie zmontować, fajnie zrobić, próbować z konsoli czy coś takiego, zajmuje dwa razy więcej czasu, ale trudno.
może ją ogarnę. Natomiast jeśli chodzi o ten temat, jeśli chodzi o Team of the Week, no to Team of the Week mocno bym się zastanowił na waszym miejscu. Kolejne Team of the Week, czy będzie w niedzielę? Może być tym razem w niedzielę najtaniej, czy będzie w poniedziałek najtaniej. Wiecie dobrze, ludzie korzystają z wykresów, ludzie mają pamięć takich rzeczy, więc może być równie dobrze w niedzielę. I wejście w taki Team of the Week na tym etapie bardzo często robi fajne zyski, jeśli chcecie typowo inwestować. Wiele osób pytało o jakieś metody handlu. Słuchajcie, ja wam mogę podać metodę handlu. Jeśli macie mały budżet, jeśli macie typowo mały budżet, bo dostałem mnóstwo spamu przez te dni i wiem, że trochę zaniedbałem to, no ale nie miałem możliwości odpisywania. Jeśli chodzi o mały budżet, sprawdźmy sobie, czy nie ma jakiejś okazji na Kane. Zawsze okazja może jakaś wpaść, nie? No nie ma niestety. Ale jeśli chodzi o mały budżet, słuchajcie, zdecydowanie karty srebrne. Dużo osób na tych kartach srebrnych zarabia. Tylko zachęcam do łapa. Nie wiem, po ile są minimalnie srebrne świecące. Pewnie są bardzo nisko, ale o, widzicie, srebrna świecąca za 300. Pytanie, czy to nie kolejny błąd? Nie, za 300 była tylko jedna. Za 350 już widzicie jest trochę więcej. Licytacje, wystawianie drożej, ogólnie filtry typu tutaj, jeśli chodzi o pozycję, wcale nie musicie do jednej pozycji. Macie pozycja, ograniczanie pozycji do obrońca, do pomocnik, do, już wam pokażę, napastnik, pomocnik, obrońca i tak dalej. Te filtry również świetnie działają. Style gry tutaj oczywiście nie. Liga jak najbardziej również, narodowość i tak dalej. Więc jeśli macie mały budżet, to jest to. Jeśli większy, no to zastanowicie właśnie nad kartami pod SBC zaawansowane. Przy czym, patrząc z doświadczenia, nie brałbym kart nisko ocenionych. Są karty pod hybrydy ligowo-narodowe ostatnie, gdzie te overall jest wymagany, więc po prostu zobaczył na jakieś 82, 83, może nawet 84, łapał je na wysypie, sprzedawał 1000 drożej, później no taki zysk musi was zadowolić, niestety tak to w tym momencie wygląda. To jest o średni, a o wyższy, no to mimo wszystko wolałbym już obracać się powoli w etapach inwestycyjnych, w sektorach inwestycyjnych, no i dodatkowo flipować, naprawdę flipowanie to jest potęga, przy czym zaznaczam, co roku, w tamtej edycji na pewno tak było, wtorek, środa są dni martwe, ludzie odpoczywają, w czwartek znowu wracają i to wszystko się fajnie nakręca. Mam nadzieję, że było spójnie, że w miarę wam wytłumaczyłem, na czym stoję, mogę wam jeszcze pokazać swój skład. Mam nadzieję, że jutro, może jutro, nie wiem, czy się coś wydarzy. O, jutro się na pewno coś wydarzy, więc mam nadzieję, że jutro mi się uda nagrać wam odcinek. Otworzymy moje nagrody, ponieważ gram Food Champions, znaczy gram Division Rivals. Zobaczymy, jak to będzie szło. Otworzymy nagrody, może jakiś meczek, chociaż jak nie mam Avermedii, te meczyki będą cięższe. Więc po prostu równie dobrze mogę po prostu robić serię handlową i gadać o handlu i pewnie większość osób będzie bardziej chciała na tym siedzieć. Więc po prostu w ten temat pójdziemy. Tak wygląda mój skład. Gramy się nim super. W czwartej lidze, awansowałem z szóstej do czwartej, wszystko wygrywam. Mam tutaj jeszcze Ake. Jeszcze jedno, Teo Hernandez, jak macie, sprzedajcie dzisiaj. Z Ake ja jeszcze chwileczkę poczekam, chodzi po 32 tysięcy. Jakby wystawić go na licytację i porównać cenę, po ile on chodzi. Chodzi pewnie w okolicach 30, tak, chodzi po 30 tysięcy, no to widzicie, kupiony po 13, więc to jest zysk wręcz bajeczny. Niestety tylko chyba jednego mam. No i tyle, i tyle, i tyle. Teo Hernandeza już sprzedałem, mam nadzieję, że wy również. Dzięki za oglądanie, zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, zostawienia lajka, zapraszam na swojego Instagrama, który wam się tutaj wyświetli w formie promocji, zapraszam na Twittera, no i na Twitcha, dzisiaj wieczorem na Twitchu będzie live, będziemy handlować na webapie, będę próbował łapać jakieś okazje na kartach zwykłych lub specjalnych, no i po prostu będę mógł odpowiedzieć na wasze pytania, jeśli takie się pojawiają, dużo sprawniej niż na Instagramie i Twitterze, więc po prostu jeśli zadacie tam pytanie, może być mi na tym etapie ciężko odpowiedzieć, natomiast jeśli wpadniecie na streama, zadacie mi pytanko, ja na nie odpowiem wam bez problemu. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia na kolejnym odcinku. Siema!